Będziecie ciąć, a później puścicie to jak ten trenera i tak. Pierwsza bramka w trzeciej lidze. Kiedyś ten, taki gościu był, Kowalczyk się nazywał, wiesz? I on zawsze mu pytali się kiedyś, co pan czuł, jak pan strzelił bramkę? To on mówi tak, zapchnąłem oczy, pierdolnąłem i wpadłem. No, I tak to było? Tak to było, no. Trzy punkty są. Bardziej chciałem strzelić, powiem ci, ale no... Brakło. Bo nią się wygarną, nie? Ale marzenia się spełniają, powiem wam. Naprawdę marzenia się spełniają. Zawsze chciałem tutaj wygrać. Gratulacje. Kapitanie, gratuluję. Dziękuję serdecznie. Fantastycznie. Czy przed strzałem wiedziałeś, który róg bramki uderzysz? Nie, nie wiedziałem, który róg uderzę. Jak to jest wygrywać na głównym boisku GKS-u? To na boisku GKS-u, czy na innym wygrywać jest tak samo. Chcielibyśmy wygrywać u siebie. Wiedzieliśmy, że dzisiaj musimy wygrać dla naszych kibiców, którzy licznie się tutaj pojawili. Musieliśmy też wygrać dlatego, że chcieliśmy, żeby nasze morale wzrosły. Udało się. Lecz to, że graliśmy na głównej płycie, myślę, że wielu chłopaków z tej drużyny ma szansę, żeby grać jeszcze na innych boiskach o wiele fajniejszych niż to w Opatowie. Zadowoleni chłopcy, na piwo dostali, także... I na wyjeździe pierwszy mecz. Nie, fajnie by było, jakby dzisiaj była znowu jakaś wtopa przegrana. Dwa mecze z rzędu przegrane i za pasem mecz wyjazdowy. U siebie nie zdobywamy, może na wyjazd być. Tutaj widać drużyna taka dobra, wybiegana, młoda, ale trochę doświadczenia. No i znów właśnie tym doświadczeniem to przeważaliśmy. W poprzednim meczu u nas drużyna przeciwna przeważała właśnie tym doświadczeniem, graniem w tej trzeciej lidze. A dzisiaj u nas to lepiej wyglądało niż u przeciwnika. Więc jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy.